Zupełnie nowy wydział powstanie w Suwalskim Ratuszu. Wskazuje na to nowy nabór ogłoszony przez prezydenta miasta, który poszukuje chętnego lub chętnej na stanowisko naczelnika Wydziału Gospodarki Komunalnej i Nadzoru Właścicielskiego. Zasadniczym i merytorycznym wymaganiem, jakie stawia się osobom. Kandydującym do objęcia tej posady jest znajomość ustaw o samorządzie gminnym, o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, o gospodarce komunalnej, znajomość prawa energetycznego, prawa o odnawialnych źródłach energii, o elektromobilności i paliwach alternatywnych, kodeksu spółek handlowych, kodeksu postępowania administracyjnego, a także Prawa zamówień publicznych. Nową komórką najlepiej zarządzałby, zdaniem pracodawcy, ktoś posiadający magisterskie wykształcenie menedżerskie, ekonomiczne lub prawnicze, ale do preferowanych kierunków należą też gospodarka komunalna, ochrona środowiska i energetyka. Długa też jest lista zadań przyszłego naczelnika. Osoby, które są zainteresowane pracą, powinny się z tym wykazem solidnie zapoznać. Chętni mogą składać aplikacje do 14 marca.